Proszę Państwa, nie bylibyśmy w Polsce, gdyby się nie okazało, że jak zwykle coś w tym kraju musi się spierdzielić. Niby protest pokojowy, niby wszystko już było załatwione jak trzeba, a tymczasem dzwonią do mnie chłopaki, że po akcji policja podejmuje tutaj interwencję w stosunku do naszych aktywistów. I teraz właśnie wyjaśnię, czym jest spowodowana ta interwencja. No, już się zbliżamy tutaj do wydarzenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Cóż tu się dzieje? Po raz drugi. Nie mamy zapałek ani zapalniczek. Dobrze. Ale rozumiem, że jednak coś panowie palicie. Ale co, chyba głupa palicie, bo co to jest za interwencja? Co tu się odbywa? Nikt pana nie obraża, proszę nas też nie obrażać. Ale ja po prostu wskazuję na zupełną bezzasadność waszej interwencji. Nie ma żadnej interwencji. Dlaczego osoby są legitymowane? Nie, no bo to jest dla mnie element represji. Osoby, które tutaj są, wiedzą, dlaczego są legitymowane. Zostaliśmy przeszukani. Ale dlaczego zostaliście przeszukani? Nie mam pojęcia. Dlaczego? Aha. Mają prawo zapisać zażalenie. Jeżeli mają jakieś wątpliwości do wykonania czynności... Czy ja mam wątpliwości, dlatego że pana, według mnie to jest element represji. Wątpliwości, bo pana tutaj nie było, proszę pana. Pan przed parę minut temu, generalnie skończymy nasze czynności i osoby, które są legitymowane, widzę, że nie mają chyba żadnego problemu z tym, że ich legitymowaliśmy. Znaczy ja mam problem z tym, że po akcji legitymuje się, żeby dokonać legitymowania osoby, musi być ku temu wyraźna potrzeba. Coś takiego jak rutynowa kontrola. Aha, a jakaż to była potrzeba? Ale pan nie jest stroną. Osoby legitymowane. Jestem stroną w sporze. Podejmuję w takim razie teraz względem pana oficjalną interwencję poselską. Nazywam się Andrzej Dołecki, jestem posłem na Sejm, reprezentuję Rzeczpospolitą Polską. Chciałbym wiedzieć w takim razie, to skoro panowie wiedzą, to bardzo miło, to znaczy, że jednak interesujecie się tym, to teraz w ramach akcji Poznajmy się bliżej. Chciałbym poznać również. Proszę pana legitymację poselską. Proszę bardzo. Marcin, zapisz pana poselską. Chciałbym teraz ja zapisać sobie panów dane. Proszę bardzo, problemu. Przygotuję pan kartkę, długopis, proszę sobie zapisać. Nie, proszę mi pokazać legitymację, bo ja nie wiem, czy... Nie ma problemu. I dla mnie jest to zupełną paranoją, że podejmują państwo interwencję. To ma charakter represji, zwyczajnie, po prostu. Niech pan nie przesadza. Aha, niech pan nie przesadza. Ale ja mam interes względem tych osób i potrzebuję z nimi porozmawiać, a teraz panowie zatrzymują. Skończymy nasze czynności, nie zatrzymujemy. Ale dlaczego? Aha, no zatrzymujecie. Czy możemy teraz, czy ja mogę z nimi teraz pójść? Osoby, które wylegitymowaliśmy, wiedzą, dlaczego stoją wylegitymowane. Ja panom się nie. Dobrze, to ja teraz chciałbym powiedzieć, jak to w ramach interwencji poselskiej. Procesowe ma inny charakter. To nie, czynność legitymowania. Tak, ale czynność legitymowania odbywa się na wyraźną potrzebę. Nie może, nie podlega to waszego widzimisię. Aha, no to jaka to była potrzeba? Czy wiesz, dlaczego jesteś legitymowany? Nie mam pojęcia, nie miałem żadnych narkotyków przy sobie, ani nic, ale nie mam pojęcia. A czemu pan mówi, że o jakichś narkotykach? No bo pan powiedział mi, że możemy posiadać substancje zabronione. A przed chwilą pan powiedział, że pan nie wie, dlaczego jest legitymowany. A teraz pan powiedział, że powie... Na jakiej podstawie pan uznał, że on może posiadać substancje dużające? Proszę pana, z tego co widzieliśmy wszyscy przed chwilą, było widać, że między państwem są przekazywane paczka, które może zawierać takie substancje. Także Ale dlaczego ja nie zostałem na to... Podstawa faktyczna... Ale mógł pan zapytać posła Andrzeja Dołeckiego. Podstawa faktyczna zaistniała, tak? Ale wystarczyło zapytać posła Andrzeja. Dokładnie, nie trzeba było zajmować czasu. Dobra, Andrzej, spokój. To nie jest dla mnie spokój. Dziękuję również. Jeszcze jakbym mógł do kompletu tylko pana imię i nazwisko z legitymacji. Starszy aspirant Marcin Czyński już podstawa. Dobrze. Jeszcze mogę się zapytać w ramach interwencji poselskiej, jaka była podstawa do podjęcia czynności wobec tych państwa? Została przekazana panu informacja. Przed chwilą przez kolegów. Nie będę się dublował, proszę. Aha, dobrze. Czyli na przykład tobie nie została przekazana żadna paczka, więc zastanawiam się, czemu względem ciebie została podjęta interwencja. Szliśmy sobie i panowie nas zaczepili, kazali nam tutaj zatrzymać się, wziąć dokumenty i za chwilę pokazać wszystko, co mamy w torbach i takie inne rzeczy. W ustawie jest wyraźnie napisane, czyli jeszcze było przeszukanie toreb, tak? Tak, toreb, dokładnie. Sioła przeszukali torby moją, Wiktorii, ruszali pod paski normalnie. Czy w tej torbie mogła być? Ja może panu pokażę dla ułatwienia, jak wyglądała ta paczka, żebyśmy się zastanowili, gdzie taka paczka mogła się schować. Mogła się schować pod paskach? Powiedz mi. Wątpimy, prawda? Czyli tak naprawdę jednym słowem szukamy nie narkotyków, a szukamy dziury w całym. Ja rozumiem, że to być może nie jest wasza decyzja.
Jeżeli tak by, jeżeli to byłaby wasza osobista inicjatywa, no to wtedy na pewno nasza interwencja trwałaby dłużej. Ale jest to dla mnie po prostu zwykły charakter represyjny. No szok po prostu, co tutaj się dzieje, ale już większość Polaków jest przyzwyczajona do tego, że policja i no, represyjnie, trzeba, ale trzeba właśnie odzwyczaić. Dokładnie. Tu jest takie... Właśnie. Teraz pytanie, czy zostało ale to nie ma do tego nic Dorota do powiedzenia, dlatego że w ustawie jest wyraźnie napisane... Panie pośle, my sobie rozmawiamy. Pani zadaje pytania, a pan się wtrąca. Ale nie, no bo ja panu tylko wytłumaczę. Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mówi wyraźnie, kto wbrew przepisom ustawy posiada, a Dorota posiada zupełnie zgodnie z... Farmaceutyczne co mówi? W jaki sposób mają być leki spowodowane? Ale to wtedy ja najwyżej popełniam wykroczenie bądź przestępstwo, a nie Dorota posiadając. Tylko pani zadała pytanie, dlaczego sobie nie odpowiada. Nie, chyba nie, tak, dokładnie. Tylko że komendant stołeczny czy Karpy 1 i tak dalej, tam czasami wyraźnie widać wolę po prostu do tego, żeby, czy Dorota jest dealerem, no przecież ta ustawa powinna bić, no właśnie, ale chodzi, ja rozumiem, ale nie, ale chodzi o to, oczywiście, tylko chodzi o to, że u was na górze, jak rozmawiałem prywatnie z komendantem, to takie oskarżenia padały. Oczywiście nikt tego przed kamerami nie powie. Tak, tylko że ja nie muszę wykonywać poleceń premiera, a wy niestety musicie. Ja rozumiem, że to nie jest... Sam powiedział, że policja jest instytucją. Wiem, dlatego chciałem ustalić jeszcze w ramach tej interwencji, kto wydał rozkaz tutaj zatrzymywania na przykład Przemka, na przykład Weroniki. Policja z własnej inicjatywy, z własnego doświadczenia, z tego co uważam, może po prostu zrobić jakieś polecenie i rozkaz. No dobrze, ale teraz my nic nie posiadamy, to i zaraz zostaniecie na tego. Ale kto mi zapłaci za ten czas, który straciłem tutaj? No ja pana, jeśli pan ma jakieś uwagi, może pan złożyć zażalenie na wykonanie znaczności do prokuratora rejonowego Warszawa Praga Południa. Czekajmy już, chodźmy na ten obiad. Ale no to jest właśnie, to są represje. Ale to są represje, do których trzeba się odzwyczaić. Głośno trzeba powiedzieć. Ale policja na całym świecie tak pracuje. Na tym polega nasza praca. Panowie wykonują swoją pracę, no i że to, że to jest represja, no to już trzeba do polityków. No oni wykonują swoją pracę, no niestety, no tak to wygląda. Proszę pana, nie wiem, czy pan tak samo będzie wylegitymowany. No właśnie nie do końca, proszę pana, powiem panu ciekawostkę, że w Holandii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w krajach, które się uznaje za demokratyczne, interwencje względem kogoś można podjąć tylko wtedy, kiedy jest wyraźnie uzasadniona potrzeba. A ja proszę mi nie opowiadać, ja wiem jak wyglądają normalne zatrzymania i to jest widzimy się i nadużywana jest instytucja tak zwanego. Znaczy rutynowej kontroli. Nie ma czegoś jak rutynowa kontrola. No właśnie. Policjanci podejmują interwencję dla kogoś. Nie ma takiego czegoś. Jest interwencja z powodu konkretnego, tak? Bardzo proszę. Mieliśmy uzasadnione podejrzenie, że panowie przydacie się od tego kierowcy. No tak, ale po co zatrzymujemy? Przecież doskonale wiecie kto, co, jak, kto ma. No, a skoro nie wiecie, to w takim razie to też jest ciekawe. No ja rozumiem. Dobrze jest. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Nie wiedziałem, że to jest marihuana.